Na czym polega przełożenie polskich piosenek na język jazzowy? To był tytuł mojej pracy habilitacyjnej, po prostu coś musiałem wymyśleć. Ale tak mówiąc na serio, pomyślałem sobie, że to będzie świetna okazja do tego, aby sięgnąć po naprawdę wspaniałe polskie piosenki, które są kamieniami milowymi w polskiej muzyce rozrywkowej, nie tylko jazzowej, w ogóle. Chociaż wiele z nich napisali prawdziwi jazzmeni, Jerzy Dudusz-Matuszkiewicz, Włodzimierz Nachorny. Postanowiliśmy z moim przyjacielem Zbyszkiem Wrąblem wziąć na warsztat, o którym już wspomniałem, na jazzowy warsztat, popularne polskie piosenki. Musiałbym tutaj streścić całą swoją pracę habilitacyjną. Obawiam się, że to będzie straszliwie nudne. Ale gdybym tak mógł w dwóch słowach. Ten język, o którym mówimy, język jazzowy, to jest to coś, co mam nadzieję, czym się posługuje. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że język artystyczny bywa, że próbujemy zbudować przez całe życie i nie wszystkim się to udaje. Czymże jest ten język jazzowy u wokalisty, takiego jak pan tutaj na fotografii? Wokalistów klasycznych klasyfikujemy w najgłębszym uproszczeniu na sopran, alt, tenor, bas, prawda? Rozrywkowych, wokalista popowy, soulowy, rytm bluesowy, nie wiem, jazzowy, może, mam nadzieję. Próbowałem udowodnić na tej płycie i na swojej pracy, czymże jest ten język jazzowy. Sposób artykułowania dźwięku, czy sposób traktowania głosu jako instrument, może dęty, bo nawet nie wiem, czy bym się nie ośmielił postawić takiego postulatu, że wokalista jazzowy powinien znaleźć się w gronie instrumentów dętych. Solówki, którymi się posługuje, solo, improwizacja, tak, jako podstawowy atrybut wokalisty jazzowego, dlaczego nie? Wokalista nieimprowizujący absolutnie też jest wokalistą jazzowym, tak? Mamy wiele przykładów, Frank Sinatra, Natalie Cole. Improwizacja jako taka wisienka na torcie, środek wyrazu, który już bez wątpienia określa wokalistę jako wokalistę jazzowego. Na tej płycie znajduje się kilka improwizacji, mniej lub bardziej rozbudowanych. Te mniej rozbudowane nazwałem wokalizami. Idąc jeszcze bardziej w stronę kuchni wokalistyki jazzowej, sposób dzielenia, sposób frazowania, sposób kształtowania dźwięku, jego atakowania, przeprowadzania, nie wiem, kończenia, dzielenie. W języku profesjonalnym mówimy o podziałce, o podziałach triolowych. To wszystko znajduje się w tej strasznej książce, którą musiałem na potrzeby mojej pracy habilitacyjnej stworzyć. Nie wiem, czy polecić. Polecam płytę. Ja myślę, że wystarczy posłuchać. Przykład muzyczny. Bardzo znana piosenka Ludzkie gadanie. W takim popowym, powiedzmy klasycznym wykonaniu zabrzmiałaby mniej więcej tak. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień. No i co zrobili jazziści, muzycy jazzowi, Andrzej Jagodziński i Bodzio Hołownia, jak okaleczyli piosenkę? Posłuchajmy. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień. Troszeczkę innym językiem. Bardziej pastelowym, nie wiem, zmiany harmoniczne. Przepraszam wszystkich pianistów, płacą mi za śpiewanie.